Mad Riders to najnowsza gra Techlandu. Jest to gra wyścigowa, w której jeździmy na quadach i pojazdach terenowych buggy. Jest to pierwszy projekt Techlandu, zrealizowany całkowicie siłami Techland Warszawa, przeznaczony na Xbox Live Arcade i PlayStation Network. Techland Warszawa wcześniej zajmował się produkcją gry wyścigowej również o quadach, czyli Nailed. Jak również pomagaliśmy wrocławskiemu studiu przy ich największych produktach, czyli Call of Juarez i Dead Island. Mad Riders to jest gra w historii Techlandu zdecydowanie najbardziej nastawiona na zręcznościową zabawę, co przystaje do formy dystrybucji, na jaką ta gra jest przeznaczona. Jest bardzo szybka, ale nowością, którą dodaliśmy, jest duża ilość trików, zarówno w powietrzu, jak i na ziemi, oraz dodatkowe cechy, które wspierają maksymalnie szybką jazdę i granie na refleks, spędzanie porówno czasu w powietrzu i na ziemi. I w każdym przypadku dzięki trikom mamy co robić. Stwierdziliśmy, że ten pomysł na grę, który mamy, czyli na kolorowy, nastawiony na zabawę tytuł wyścigowy, idealną platformą będzie właśnie cyfrowa dystrybucja, ponieważ tam gry zręcznościowe dobrze się sprzedają, tam są doceniane i jest to też sposób dla Techlandu na zbadanie nowego rynku i na przygotowanie produktu, który będzie do niego bardzo dobrze pasował. W tej chwili gra jest planowana zarówno na PlayStation Network, Xbox Live Arcade, jak i PC, ale wersja pecetowa to jest niejako osobny temat. Jest to swego rodzaju konsekwencja tego, że gra jest już stworzona na Xboxa i jedyne, na co możemy liczyć w przypadku wersji pecetowej, to jest wykorzystanie trochę lepszych osiągów peceta. Pracując nad Mad Riders, braliśmy pod uwagę opinie graczy i mediów na temat poprzedniej gry, czyli Nailed, ale nie była to nasza pierwsza gra wyścigowa. Wcześniej Techland pracował nad innymi tytułami tego typu. Zresztą gramy w takie gry i świat idzie do przodu. Także Mad Riders jest zdecydowanie najfajniejszą grą tego typu, jaką zrobiliśmy. Jest tu bardzo dużo nowych rzeczy dla nas i myślę, że one w bardzo konsekwentny sposób składają się na szybką i dobrą zabawę. Przykładem rzeczy, nad którą pracowaliśmy długo i staraliśmy się, żeby wypadła najlepiej, są triki, które wykonujemy w powietrzu, ponieważ usłyszeliśmy m.in. na temat Nailed'a, że bardzo fajne są długie skoki i to, że gra często odrywa pojazd gracza od ziemi, natomiast nie zawsze gracz miał odpowiednio dużo do roboty w powietrzu. I poza tym manewrowaniem między przeszkodami, które samo w sobie zawsze jest fajne i dodaje taki zastrzyk adrenaliny, chcieliśmy faktycznie dodać mu jakieś zadania do wykonania, czyli dodatkowe utrudnienia i tutaj mechanizm wykonywania trików, ładowania w ten sposób dopalacza bardzo dobrze zdaje egzamin. Tryb kariery zawiera aż 45 tras. Do tego mamy szeroki wachlarz pojazdów. To są pojazdy stworzone przez nas, oczywiście uwzględniając pewne realia panujące w tym sporcie, ale nie są to pojazdy licencjonowane, natomiast w niczym nie przeszkadza to w zabawie, ponieważ mamy bardzo fajny wachlarz coraz lepszych, coraz ciekawszych pojazdów, a jak już wspominałem, quady to nie jest wszystko, ponieważ pojawiają się też buggy, czyli pojazdy większe, cięższe, ale mające też swoje unikalne cechy, jak na przykład szybsze ładowanie się dopalacza. Więc gracze, grając w trybie kariery, mają takie uczucie przechodzenia do coraz ciekawszych, coraz potężniejszych maszyn. Zależało nam, żebyśmy zrobili takie swoiste tournée po tropikalnych, kolorowych miejscach na świecie, takich, w których fajnie by było się po prostu pościgać na nakładach, w tych charakterystycznych dla Mad Riders stromych, krętych, pełnych wyzwań trasach. Więc pojawiamy się w takich miejscach jak Polinezja czy Chiny. To są tylko przykłady takich bardzo dalekich od naszego szarego i mało kolorowego klimatu miejsca, które odwiedzamy.
W takiej grze jak Mad Riders nie mogło oczywiście zabraknąć trybu dla wielu graczy. Ścigamy się online, oczywiście zarówno na PSN, jak i XBLA. Tryby gry są nastawione zdecydowanie na współzawodnictwo i na szybkość. Tryb multiplayer w Mad Riders jest oparty na ściganiu się online. Nie ma trybu split screen, ponieważ jest to gra na tyle szybka i wymagająca tyle refleksu, nawet z pełną widocznością jeździmy tak szybko, że gdybyśmy chcieli zmniejszyć ekran, zmniejszyć to widoczność graczowi, obawiamy się, że nie skończyłoby się to dobrze. Robiliśmy pewne próby i nie było to zbyt grywalne.